Już nie wstydzą się dziewictwa. Oto dlaczego rezygnują z seksu. Pokolenie z nie wstydzi się dziewictwa. Co stoi za rezygnacją z seksu? W ostatnim czasie na TikToku można zaobserwować wśród młodych ludzi trend dotyczący wstrzemięźliwości seksualnej. Jak się okazuje, powodem wcale nie są przesłanki religijne, a tak zwane self-care, czyli troska o siebie. Co przekonuje pokolenie z do rezygnacji z seksu? Seks w związku. Seks to nieodłączny element ludzkiego życia. Jak się okazuje, niesie on za sobą także korzyści zdrowotne, takie jak na przykład redukcja stresu i zwiększenie odporności organizmu. Dla wielu osób seks jest podstawą związku. Dzięki niemu partnerzy utrzymują bliskość, a także umacniają łączącą ich więź. Oczywiście zdarza się tak, że pary decydują się na zachowanie czystości. Kościół katolicki wręcz nakazuje powstrzymanie się od seksu przed ślubem, ale dopuszcza go już w małżeństwie. Jego celem ma być przede wszystkim powołanie na świat potomstwa. Zdarzają się również białe małżeństwa, w których wcale nie ma współżycia seksualnego. W takich sytuacjach oczywiście nie można stwierdzić, że związek nie ma szans na przetrwanie, bo seks to indywidualna sprawa każdej pary. Jednak zdaniem seksuologów współżycie jest wpisane w definicję miłości, a bliskość fizyczna jest niezwykle ważna. Celibat wśród młodych ludzi. TikTok to dla wielu osób kopalnia inspiracji i zabawnych treści. To jednak także miejsce, w którym wiele osób dzieli się z internautami swoimi doświadczeniami oraz przeżyciami. Tym razem na platformie pod hashtagiem #celibacy można zaobserwować trend opierający się na świadomej i dobrowolnej rezygnacji z seksu. Moda zapanowała wśród niektórych osób z pokolenia Z, czyli urodzonych po roku 1995. Wbrew pozorom, nie chodzi tu o motywowane względami religijnymi zachowanie czystości przed ślubem. Kobiety przekonują, że dzięki tej decyzji ich życie jest bardziej satysfakcjonujące, a także pozbawione stresu. Tłumaczą, że dzięki temu nie muszą martwić się nieplanowaną ciążą lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jedna z TikTokerek, Jordan Yippe, wyznała, że kiedyś zatracała się w związkach, dlatego też postanowiła, że przez 8 miesięcy będzie żyć w celibacie. Zakończyła każdy romans, wykasowała numery telefonów i zerwała wszelkie relacje z mężczyznami. Musiałam odsunąć się od związków z mężczyznami, żeby ustalić swoją własną wartość. Celibat dał mi przestrzeń do refleksji. Stworzyłam listę moich niezbywalnych zasad. Nauczyłam się, że tylko ja jestem odpowiedzialna za własne szczęście, podsumowała TikTokerka. Pokolenie zrezygnuje z seksu. Pojawiają się głosy, że celibat sprawia, że seksualność zaczyna być traktowana w świadomy sposób, który opiera się na szacunku. Okazuje się, że rezygnacja ze współżycia jest profilaktyką zdrowia psychicznego. Osoby, które postanowiły żyć w celibacie, chcą przede wszystkim uniknąć toksycznych związków. Ponadto nie zgadzają się ze stylem życia, który opiera się na jednonocnych przygodach i relacjach typu Friends with Benefits. Można zauważyć, że celibat pokolenia Z jest pewnego rodzaju manifestem, by przestać traktować innych przedmiotowo, ale także szanować samego siebie. Celibat daje mi całkowitą władzę nad moim umysłem, ciałem i duszą. Nikt nie może wejść w moją świętą przestrzeń. Uczy mnie, że jestem kompletna i zdana tylko na siebie, niezależna od innych osób, powiedziała TikTokerka Charity Joy. Jak można przeczytać w artykule W General Zersare Hosing Celibacy, autorstwa Daisy Jones, do przyczyn rezygnacji z seksu można zaliczyć również niską samoocenę. Jedna z bohaterek materiału wyznała, że ponownie zdecyduje się na seks tylko z mężczyzną, który zdobędzie jej zaufanie i będzie ją szanował. Ponadto pojawiły się głosy, że celibat, a co za tym idzie, rezygnacja z flirtowania i nawiązywania relacji pozwala poświęcić sobie więcej uwagi i energii. Chociaż są jednostki, które świadomie wybierają celibat, nie można stwierdzić, że dotyczy to całego pokolenia. Młodzi ludzie decydują się na seks lub się od niego powstrzymują. Tak jest od zawsze, jednak jeszcze kilka lat temu wśród ludzi z pokolenia spanowało przekonanie, że dziewictwo jest powodem do wstydu. Zaszły jednak pewne zmiany, które sprawiły, że młodzi ludzie przyznają się do celibatu.
Zdaniem Chloe Combi, autorki książki Generation Z, Their Voices, Their Lives, młodzi ludzie nie chcą się już chwalić tym, że uprawiają seks, nie jest on już powodem do dumy. To właśnie prowadzi do tego, że celibat jest czymś, na co są otwarci.